Witam panie i panowie. Czekałem na tą gierkę bardzo długo tradycyjnie. Ork na orka. 29-0. Gotów do coś. No i gramy. 29-0. Ork na orka. Towarzyszy nam dzisiaj muzyczka. Dalej jest SC1. Rasa Protosi. Nie ma sprawy. Trzeba więcej złota. No i walczymy. Coś trzeba zrobić. Czego chce? Trzeba więcej złota. Do pracy. Trzeba więcej złota. 6300 coś MMR-a widziałem u przeciwnika. Więc musimy uważać. Jak? Green Destiny, ok. Green Destiny. Gotów do pracy. Zielone przeznaczenie. Gotowe, gotowe. No. Gotów do pracy. No. Czego chcę? Trzeba więcej drewna. Coś trzeba zrobić. Więcej drewna. Praca, praca. Proszę do małego błędu. Najpierw muszę to zrobić. Teraz mogę zrobić to. O nie. O nie, pomyliłem się. Dobra, dobra, po prostu pójdę robić żółwie. Najpierw. Trzeba więcej złota. Trzeba więcej złota. Powinien najpierw postawić, najpierw zrobić granta, dopiero baroła. Coś trzeba zrobić. Nie ma sprawy. Trzeba więcej złota. Czego chcę? Coś trzeba zrobić? Dobra, już błąd został popełniony, więc nie chciałbym popełniać kolejnego błędu. Oczywiście. Gotów do pracy. Uważaj. Zobacz. O mój Boże, ale się upiekło. Przeciwnik wysłał peona, przez co ten czas, przez który nie miałbym granta, został i tak spożytkowany w bardzo dobry sposób. Ale fart. Normalnie los puścił do mnie oczko. Dosłownie los puścił do mnie oczko. Dobra. Przeznaczenie czeka. Potrzebujesz mojej rady. Czego chcę? Moje oczy szeroko otwarte. No. Do ataku mam zabić. Potrzebujesz mojej rady. Zobaczyć. Znaczy powierzyć. Na pewno. Przeznaczenie czeka. Moje oczy szeroko otwarte. Moje oczy szeroko otwarte. Uwaga. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Potrzebujesz mojej rady. Przeznaczenie czeka. Kogo mam zabić? Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Co mam robić? Gdzie mam iść? Moje oczy szeroko otwarte. Przeznaczenie czeka. Rozumiem. Co? Oczywiście. Do ataku. Grubo. Agresywnie. Ciekawie. Oczywiście. Co mam robić? Moje oczy
temat. Przeznaczenie rzeka. Kogo nas za tylko zechcesz? Co mam robić? Potrzebujesz. To jest bardzo dobre TP, to co teraz zrobiłem. Co nam więcej legowic? Praca, praca. Przeznaczenie czeka. Co nam więcej legowic? To TP uratowało mi sporo jednostek. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Uważaj. Czego chcę? Moje oczy szeroko otwarte. Chcieliśmy to tylko, żeby się podchilować, nie będziemy tego creepować, bo to jest zbyt greedy. Przeznaczenie czeka. Zobaczyć znaczy uwierzyć. No, coś trzeba zrobić. Moje oczy szeroko otwarte. Potania zakończone. Potrzebujesz mojej rady. Przeznaczenie czeka. Jesteśmy atakowani. Co on to dokładnie gra? Standard. Wygląda jak moja strategia, którą prezentowałem w poradniku. Wygląda bardzo podobnie. Musimy być bardzo pasywni w takim razie. Bo to jest, to powinien być push z jego strony jakiś. Musimy grać bardzo pasywnie. Nie chcemy być ani odrobinie agresywni. Zero agresji z naszej strony. Creep, 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 creep. Potrzebujesz kogo odrobić najpierw? Przeznaczenie czeka. Kogo mam teraz ukatubić? Moje oczy szeroko otwarte. Potrzebujesz mojej rady. Mojej mocy. Uważaj. Trupne kogo zechce. Oczywiście. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Czego mu nie można budować? Przeznaczenie czeka. Gdzie cię schowali w ogóle? Przeznaczenie czeka. Kogo mam terał ukatrubić? Kieruj mną. Na pewno. Do ataku. Coś czas zrobić? Oczy szeroko otwarte. Potrzebujesz Uwaga, oczywiście. Czemu mogę pomóc? Gdzie cię schowali wrogowie? Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Tak, wysłuchaj. Moje oczy szeroko otwarte. Potrzebujesz mojej rady. Kieruj mną. Przeznaczenie czeka. Tak, wodzu. Zobaczyć, kogo mam teraz znaczy uwierzyć. Kieruj mną. Rozumiem. Gotowe. Jesteśmy atakowani. Dobra, dobra. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Mojej mocy. Potrzebujesz mojej rady. Dzieci schowali wrogowie. Przeznaczenie czeka. Scout, żebyśmy się nie nadziali na niego. Moje oczy szeroko otwarte. Kogo mam teraz ukatrubić? Moje oczy szeroko otwarte. Zobaczyć, trzeba wierzyć. Przeznaczenie czeka. Kogo utrupić najpierw? Potrzebujesz mojej rady. Przyj mojej mocy. Żeby czabur. Czym mogę pomóc? To musi być zaraz push. Podstawiam to, co tu mam. To musi być push z jego strony. Za chwilę. No musi być, po prostu to musi być jakiś push. No nie ma opcji, że to nie był push. Albo expa zrobił. Też tak może być. Przeznaczenie czeka. Zrozumiałem. Co? Spoko, Manusz. Jak widzicie, szukam go po mapie wilkami, ale nigdzie go nie widzę. Trudnie rodzi, czy coś? Nie, no to musisz expo. Expo? Nie, no gdzieś tu jest. Nie ma expa. Gdzie on jest? Co robi? Jest FS. Czy tam poszedł peon zrobić expa? Czy mi się wydało? Znaczy FS, peon. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Czego kogo utrupić najpierw? Zobaczyć, znaczy uwierzyć.
twojej mocy. Moje oczy szeroko otwarte. Środek? Tu coś jest na rzeczy, moi drodzy. Dlatego nie pchamy się za bardzo do przodu. Tak, wodzu. Rozumiem. Twój rozkaz. Potrzebujesz mojej rady. Możliwe, że tu na środku jest. Był tu. Może być tu w takim razie. Idziemy tam. O! Mamy grantów. Mamy coś takiego, dobra. Potrzebujesz mojej rady. Tak, wodzu. Moje oczy szeroko otwarte. W czym mogę pomóc? Taka walka pozycyjna bym to na razie określił w taki sposób, że to bardziej walka pozycyjna jest. Twój rozkaz przeznaczenie czeka. Czego ode mnie witasz? Jestem gotów. Moje oczy szeroko otwarte. Potrzebujesz mojej rady. Gdzieś tu jest. Na pewno. W czym mogę pomóc? Zobaczyć znaczy uwierzyć. Tak, uważaj. Kieruj przeznaczenie czyj mojej mocy. Potrzebujesz mojej rady. Przebijamy limit. Moje oczy szeroko otwarte. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Tak, kogo mam przeznaczenie czeka. W czym moje oczy szeroko otwarte. W czym zobaczyć znaczy uwierzyć. Tak, przeznaczenie czeka. Potrzebujesz mojej rady. Daj przeziemio. By zobaczyć znaczy uwierzyć. Kieruj mój rozkaz. Potrzebujesz mojej pomocy. Przeznaczenie czeka. Jest tu. Jestem bezpieczny, możemy tu cofnąć. Tak, co jest trzeci? Huge. O, skrypujemy to jeszcze. I co TP? No chyba TP muszę zrobić niestety. Tak, muszę TP zrobić. Oczywiście. W czym mogę pomóc? Moje oczy szeroko otwarte. Czyli GG. Moje oczy szeroko otwarte. No, dobra, dobra. Coś czas więcej złota. Nie wiem, co by musiał zrobić teraz, żeby wygrać. Dlatego idziemy go dobić po prostu i tyle. On nic nie ma. Nie jest w stanie z nami wygrać. Aha, przypadkiem mi bóla odpalił. Ale tu już nie ma najmniejszego znaczenia, ta gra i tak jest skończona. O, ja też im wula przypadkiem odpaliłem, tak na marginesie właśnie teraz. Nie mogę pomóc.
GG. Wow. GG. Ile dostaniemy memera? Oficjalnie 30-0, panowie. Oficjalnie 30-0. Spoko. Coraz bliżej gladiatora. Może się na to uda wbić, kto wie. Już jesteśmy chyba w połowie drogi, prawda? Tak. Dobra, kontynuujemy. 30-0. 6678 memera. Zobaczmy, gdzie nas to klasyfikuje w tabeli. 6678. 6678. Powiedzmy, że 6650 mamy, tak? No, jesteśmy w top 25 świata, coś takiego, nie? Jesteśmy w top 25, bo tak jak mówię, tutaj ten ladder nie jest abilitowany, więc sobie odejmę te 20 memera. Ale jesteśmy aktualnie gdzieś w top 25 ladera blizzardowskiego, który jest ladderem globalnym. Podkreślam, to jest blizzardowy ladder, nie Warcraft czy Champions. 30-0. Przeciwnik, którym graliśmy, to był Green coś tam, tak? Zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest. W orkach. Green. Panie Green. Gdzie on był? Też pewnie mu nie ładuje statystyk. Nie widzę go tu nigdzie. No ale 30-0 jest. Wow, w miarę szybko znaliśmy grę. Znowu ten sam przeciwnik. 6322 MMR-a. Czego chcę? Jedziemy. 31-0. 31-0. Powiem wam, że chciałbym te 100 gier rozegrać do końca grudnia. Do nowego patcha. Coś trzeba zrobić? Albo do pierwszej przegranej. Zrobimy, jak skończy się challenge, jak jeśli przegram tą pierwszą grę, to będzie koniec, wiadomo, to będzie koniec challenge, jak przegram pierwszą grę. O to w tym chodzi. Zrobimy sobie podsumowanie. Mniej więcej, spróbuję zrobić takie podsumowanie, na jaką rasę szło mi najlepiej, na kogo najszybciej kończyłem gry. I tak dalej. W sumie jeszcze zobaczę. Ale miałem taką myśl jakiś czas temu. W sumie to by miało większy sens, gdybym rozgrał pełne 100 gier, nie? Nie ma peona, patrzcie tym razem. Coś trzeba zrobić? Trzeba więcej drewna. Coś trzeba zrobić? Mojej rady. Moje oczy szeroko.
zobaczyć, to znaczy uwierzyć. Coś trzeba zrobić? Jesteśmy atakowani! Nie ma sprawy! Gdzie ma? Czego chcę? Przeznaczenie czeka! Gdzie ma? Kogo nam zabić? Spakomanusz! Co? Zobaczyć, to znaczy uwierzyć. Co mam robić? Potrzebujesz mojej rady. Coś czas robić, co mam zabić? Co? Ultina! Gdzie mam iść? Co mam robić? Twoje oczy szeroko otwarte. Tego chcę! Gdzie mam iść? Czego chcę? Przeznaczenie czeka. Do ataku! Tam kogo mam Sultina? Zabić? Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Rozumiem. Co? Twoje oczy szeroko otwarte. Bardzo agresywny koleż. Bardzo. Potrzebujesz. Aha, unlucky kolego. Do ataku. Na pewno. Pomścić Sultina! Oczywiście. Do ataku. Co mam robić? Co tylko zechcesz. Co mam robić? Przeznaczenie czeka. Pomóż. Gdzie mam? Kogo mam zabić? Co mam robić? Zobaczyć, to znaczy uwierzyć. Przeznaczenie czeka. TP za Headhuntera? Dobry trade. Potrzebujesz mojej rady. Uważaj. Oczywiście. Co? To jest kuszące, żeby zagrać jakiegoś Failorda, ale tego nie zrobię. Zagramy standardowo. Nice one, man. Thank you so much. Better luck next time. Przyjacielu. 20. O, 6699. Kontynuujemy. Może znajdziemy jeszcze grę. Zobaczymy. 31-0. Jak widzicie, troszeczkę wyciągnąłem wniosków ze wczorajszych gier Ork na Orka. Znaczy ze wczorajszych, z ostatniego odcinka wyciągnąłem troszeczkę wniosków. Bo tak jak powiedziałem, była duża czerwona flaga. Dlatego bardziej do gry musiałem się przyłożyć. Super, mamy grę. Znowu on? Znowu on. Coś czas zrobić? Czego chcę? Praca, praca. Dobra, dobra. Gotów do pracy. Nie ma sprawy. Coś czas zrobić? No, czego chcę? W tej mecie dalej ćwiczymy, znaczy ćwiczymy. W tej mecie dalej gramy Farseera. Taka jest aktualnie meta. Ja już powoli na Warcraft Championship przygotowuję się pod przyszłą metę Ork na Orka, w której prawdopodobnie będzie trzeba grać Blade Mastera. Jeżeli chodzi o metę na wysokim poziomie, na tym takim średnim poziomie, troszkę niższym, dalej według mnie Farseer będzie grany, ale na tym takim uber wysokim według mnie znowu wrócimy do tego, co było kiedyś, czyli Blade Master. Dlatego ja już sobie powoli ćwiczę Blade Mastera. Troszkę mnie kusi, żeby go teraz wyciągnąć, ale nie będę tego robił. Będziemy korzystali z strategii, które są najlepsze w tym patchu. Najlepsze i które pozwalają tobie odpowiedzieć na najbardziej cheese'owskie strategie.
można wprowadzić. Gotowe. Więcej złota. No. Więcej złota. Dobra. 31.0 już mamy, tak? Tak. Czyli 32 teraz liczymy. Czego chcę? Trzeba więcej złota. Coś czas robić? Przyszłość należy robotom. Życzę za hordę. Do ataku. Uwaga. Do ataku. Do pracy. Do ataku. Przeznaczenie czeka. Uwaga! Potrzebujesz mojej rady. Gotów do przeznaczenie czeka. Gotowe! Co więcej rzeczy czas robić? Ciekawe, czy znowu do mnie przybiegnie, czy już może przeciwnik zaczął analizować to, co się wydarzyło w poprzednich grach i stwierdził, okej, okay, to chyba nie jest to, co chcę robić na tego kolesia. Uważaj. No. Zobaczyć, wystarczy uwierzyć. Potrzebujesz mojej rady. Chyba więcej złota. Przeznaczenie czeka. Oho, dobra, Master. Są zmiany. Z którymi sobie poradzimy? Spokojna głowa. Blitmaster, granty, dzielimy wojsko. Agresywny sklep. Przeciwnik chce to dokripować. Biegniemy na chwilkę w jego stronę, puścimy iluzję, my tu, zmiana planów, będziemy grali Tower Rush'a. Zobaczymy tylko, co on robi dokładnie. Spróbujemy go oszukać iluzją. Jak to wyjdzie, dowiem się dopiero za chwilę. Co on tu gra? To podchodzi pod Tower Rush'a. Mam nadzieję, że go tu nie będzie. Kupił coś? Zobaczmy, nie kupił. Stopnijmy. Spróbujmy to skipować. Na chwilkę. Mam cooldown jeszcze. Trzeba go wykorzystać. Uwaga. Przeznaczenie czeka. Uważaj. Na pewno potrzebujesz mojej rady. Zobaczyć. Znaczy uwierzyć. Do ataku. Miałem postawić sklepu. Parą. Przeznaczenie czeka. Zobaczyć. Udało się. Uwierzyć. Moje oczy szeroko otwarte. Uważaj. Ale popełniłem malutkie błędy z makro. Oczywiście. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Na pewno. Przeznaczenie czeka. Wie, o co chodzi? Pytanie, czy on wie, o co teraz tu chodzi z tym, co zrobił. Na pewno. Potrzebujesz mojej rady. Oczywiście. Zrobimy górę w takim razie. Potrzebujesz mojej rady. Zrobimy górę. Na pewno. Zobaczyć znaczy oczywiście. Rozumiem. Gotowe. Moje oczy są otwarte. Przeznaczenie czeka. Potrzebujesz mojej rady. Gotowe. Coś czas. Przeznaczenie czeka. Uważaj. Uwaga. Do ataku. Potonio. Do ataku. Gdzie mam? Rozumiem. Życia spoko. Na pewno. No. Zobaczy. No teraz. O. Oczywiście. O fuck. Zakrowały te troje. Oczy szeroko otwarte. Kurwa, dlaczego agro nie schodzi do jasnej cholery? Powinno zejść. Już dawno temu. Uważaj. Moje oczy szeroko otwarte. Masakra. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Coś czas zrobić? Agro nie zeszło. Z mobów. Strzeż. Szybko tu reagować.
Zwalić w sklep. Musimy szybko reagować. Mamy Healing Stone. Trochę się zestresowałem. Głowa. Zobaczyć, znaczy umieć. Gotowe. Uważaj, kogo nam zabija. GG. Jest. 31-0. Mamy to. No. Troszeczkę w tej grze się spociłem, wystraszyłem się, jak te moby tutaj biły mnie dalej, mimo tego, że już byłem prawie pod sklepem, cały czas ogry mnie bił. Przez co zautoatakował mi prawie... trzech headhunterów, dosłownie na pomarańczowe HP, więc Blade Master po prostu ich sobie dobijał. Dostał trzeci poziom. Troszkę się wystraszyłem. Ale wiedziałem, co mniej więcej zrobić w takiej sytuacji, gdzie mam przewagę, więc to wykorzystałem. Przeciwnik troszeczkę też się zagrał, bo zagrał bestiarnie i totem Taurenów. To, co powinien zrobić przeciwnik, to jest po prostu masować grantów w tym przypadku i robić szamanów. I może by to wybronił. Ale w ten sposób, co on to zrobił, nie miał większych szans na wybronienie tego ataku. Po prostu źle odpowiedział strategicznie. Zobaczymy jeszcze tylko oficjalnie, ile dostaniemy MMR-a. 19. 6718 MMR-a w sumie. Sporo. Podsumowanie gry. 32-0. 6017. 6700, przepraszam, 6700 to jest gdzieś już ile? No, już teraz top 20 na bank jesteśmy. Jak mając 6700 MMR-a, myślę, że top 20 na bank jakoś jesteśmy. Czyli, no, mamy top 20 światowego ladera blizzardowego. Podkreślam, blizzardowego ladera. Wynik 31-0. Przepraszam, 32-0. I kontynuujemy dalej. Dalej żyję. Dalej się nie wyłożyłem. 6 gier pod rząd było na orka. Czekamy na jakieś elfy, humy, undeady i z nimi też sobie prawdopodobnie dam radę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.